Polscy lekarze w Niemczech napisali list do Kaczyńskiego. Polscy lekarze w Niemczech odpowiadają na apel Joanny Lichockiej. Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech reaguje na apel posłanki PiS Joanny Lichockiej, domagającej się zwrotu polskich lekarzy. Oczywiście, że 98% polskich lekarzy emigrantów wolałoby, by Polska stała się krajem, z którego już nikt nie emigruje. Lecz niestety tak nie jest i to zależy nie od tych lekarzy, czytamy w liście Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. List to odpowiedź na niedawne słowa posłanki PiS Joanny Lichockiej, która na łamach dziennika Fakt zasugerowała, że aby pomóc w walce z pandemią koronawirusa, Niemcy powinny zwrócić polskich lekarzy i oddelegować ich do pracy w Polsce. Przewodniczący Towarzystwa, dr. Medycyna Bogdan Miłek, wymienia w liście powody, dla których polscy medycy decydują się na wyjazd. Nieporównywalnie większe są możliwości szkolenia specjalizacyjnego np. w Niemczech czy Austrii niż w Polsce. Ponadto ogromne znaczenie ma organizacja pracy, atmosfera panująca w kraju zamieszkania, poczucie wolności jednostki. Ratując z pełnym poświęceniem zdrowie i życie pacjentów, lekarze nie chcą być z tego powodu prześladowani, szykanowani jako grupa zawodowa czy straszeni prokuratorem, wylicza. Jak czytamy, pozostaje jeszcze kwestia powrotu do kraju i możliwość dalszej praktyki lekarskiej. Polski lekarz pracujący w kraju Unii Europejskiej, który pragnie odnowić prawo wykonywania zawodu, musi przejść cały szereg formalności i płacić składki Izby Lekarskiej pod groźbą windykacji jej przez komornika. Czas na zmiany. Autorzy listu apelują o zmiany systemowe. Przypominają, że mija właśnie 40 lat od pierwszego w Polsce strajku w sprawie służby zdrowia, który, jak czytamy, poparło wówczas wiele środowisk. Niewątpliwie czas na zmiany z entuzjazmem, takim jak wspólnoty sprzed 40-100 lat, ale bez sztucznego tworzenia podziałów, siania wrogości między Polakami czy oczekiwania od pielęgniarek i lekarzy pracy ponad ludzkie siły. W liście do wicepremiera Kaczyńskiego polscy lekarze w Niemczech zwracają też uwagę, że kiedy w latach 80. pracownicy służby zdrowia ledwo wiązali w Polsce koniec z końcem, to właśnie niektóre kraje Europy przyjmowały ich, dając szansę na normalną pracę. Uratowało to polskich lekarzy także dla Polski. Wielu przekazuje swą zdobytą najnowszą wiedzą medyczną kolegom z kraju i nie tylko. Szereg stypendiów, szkoleń i staży, organizowanych poprzez fundacje i organizacje polonijne, podnosi poziom polskich lekarzy, czytamy. Autor, Wojciech Szymański.